Słuchajcie, chodźcie za mną. Ale koniec się zrobić. Za mną! Ja się chodzi na koniec. Ty masz telefon. Co? Normalnie można sobie było wziąć. Podajcie do bramki z żółtym domkiem. Zapraszam do mnie tutaj. Zapraszam dzieciaki do zagrody z żółtym domkiem. O ja to wierzę. Ale ma krzywe zęby. Co to jest? Lawa, chodź tu. Zapraszam dzieci do zagrody z żółtym domkiem tutaj. Lama. No. Happy lama, sad lama. Lama, lama. Kozioł. Kozioł. Zapraszam dzieci za zagrodą, gdzie jest fajne brzuszko. Chodźcie, wam wszystko pokażę i powiem. Ma koza idzie. Kozia, kozia. Boję się. Boję się, że zaraz na mnie psichnie. Wchodzi, wchodzi. Powie, jak zachowujemy się w lesie. Dlaczego cicho? Bądźcie cicho, bo tu są zwierzątka, ja bym nie chciał ich położyć, a ja o nich będę opowiadał. Później zapytam niektórych, co słuchali na zoo. Słuchajcie, ta wielka biała postać utrzymana z czarnym ogonkiem to jest... Lama! Jak każda lama, ta również pluje. Kto chce być opluty? Ja! Dzisiaj masz nie opluje, bo dostała gumę Huba Buba i robi wielkie balony. Ale tak na poważnie, takie lamy służyły Indianom wysoko w górach, w Andach, w dość potrzebnych im rzeczy, czyli woziły im pralki, lodówki, zakupy z Biedronki i jeździli czasem do pralki. Obchodzi lama. Ta lama przyjechała z krakowskiego ZOMO na imię Profesor i jest gwiazdą TVN. Z lamą mieszka koza. Koza z nosa. To znaczy tak, nie do końca, jest to kameruńska koza, czyli wytrzymuje bardzo wysokie afrykańskie temperatury. Jak każda koza, ta również ma rogi. Po co kozie rogi? Żeby się obronić i podrapkać na plecka, gdyby ją swędziała. Tak wygląda koza kameruńska i lama, które przyjechały do krakowskiego zoo. Słuchajcie, uwaga, teraz idziecie za mną pomalutku. Kupa. Kozia. To jest kozia kupa. Ale taka duża? Tak. Nie, ta jest kozia kupa. Gdzie? Takie kulki. Rzucają kozie kupy. Chodź mi to. Stań. Marek, chodź razem. Fajne tui. Co tu jest? Cisza. Na brązowy domek. Ale niebezpiecznie, więc nie wolno wtedy paluchu próbować ogłaskać, bo może zrobić krzywdę. Jest? Nie ma. Ha. Uwaga! Halo, Jasło 12 mnie słucha. Brązowy domek. Mieszka ktoś bardzo ciekawy. Proszę mi go pokazać. Uwaga! Teraz dzieciaki zgadują, co to za zwierzę stamtąd wyjdzie. Czy tam mieszka osioł? Nie, dzik. Dzik? Kangur. Zobaczymy. W brązowym domku nie mieszka kangur. Zobaczymy. Teraz ogląda SpongeBoba, więc może nie wychodzi. Udało mi się? Udało mi się. Uwaga. Co to jest? Co to jest? Gołąb! Nie, tam drugi gołąb! No, to jest ciekawostka. Jakie to smoki? Ej, tam coś mówi. Patrz! Co to za zwierzę? Saranda! No dobra, a jak to jest chłopak, to jest jelo? Jelonek. A tak naprawdę to jest prawdziwy myszojeleń.
Właśnie, widzicie na żywo myszojelenia. Jest to dorosły samiec, ma 12 lat, ma na imię Rożek i takie myszojelenie żyją na wolności w Japonii. Nie pchajcie się. Przyglądnijcie się, że przy buzi ma kły, a dokładnie jednego kła. Gdyby sadzić rączkę, mógłby tym kłem zrobić krzywdę, ale też ma ostre rogi. Jak każdy szanujący się jeleń ma rogi i raz w roku w czasie rykowiska te rogi zrzuca, żeby urosły mu nowe. Jeszcze lepszą ciekawostką jest takie, że wydaje dźwięki jak pies, czyli czeka, czekający myszojeleń. Ma na imię Rożek, zobaczcie, uwielbia swoją panią, głaskanko, przytulanki, ogląda SpongeBoba, Kanciasto Fortego i je chipsy z Coca-Colą. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, nikt się nie rusza. Odwracajcie się tylko do mnie. Chodźcie tam, gdzie stoicie. Dlaczego? Dzieci mogą tamte podejść do czarnej kreski. O. Tu? Bo za mną są zwierzątka, które uciekną, gdzie podejdziemy. Z daleka je lepiej widać. Tam w żółtej klatce siedzą dwa za... Jące. To nie są zające. To nie są króliczki. No właśnie, co to jest? Zgadujemy. Zając nie, królik nie. Kan. To nie jest kangur, co wam tak brzydko podpowiada. Czy to jest osioł, panie generale? Nie. Stop, dzieciaki, nie podchodźcie, bo uciekną. Naprawdę, ja nie wam nie bronię podejść, ale one uciekną. Do budki. Słuchajcie, rodzina gryzoni, mysz, świnka morska czy chomik. Największa z tej rodziny jest kapibara. A to jest po prostu mara. Mara żyje w Ameryce Środkowej. Marysia i Stefan kopie bardzo głębokie tunele pod ziemią, czyli mieszkają pod ziemią w norach, dlatego mają drewnianą podłogę i chodzi jak robot, czyli inochodem. A roboty chodzą w ten sposób. Marysia i Stefan przyjechały do nas z Belgii, także nie umiem języka polskiego i trzeba do nich się porozumieć językiem radzieckim. Pożałsta! No, a kto mi z dzieci powie, gdzie mieszkają kangury? W Afryce. Gdzie jeszcze? Australii. Jeżeli mieszka w Kangur tutaj w Kunowie, to w Afryce również. Chodźcie dalej, zielony domek. Uwaga, podejdźcie ładnie do bramki. Ta pani Monika jest, tuka, puka i mieszka w Kangur. Ej, to szeryf! Dawaj do nas! Szeryf! Czy kangur ma pięć nóg? Właśnie, że nie, ale jego ogon służy jako piąta noga. Gdy będzie spacerował na tym ogonie, się będzie podpierał. Gdy będzie walczył, bo to jest chłopak na imię Karol i na tym ogonie chłopak stanął, to będzie kopnąć całej siły. Karol i bardzo proszę się nie pchać na siatę. Słuchajcie, ten kangur mieszkał w Australii, przyjechał pod tą Polską i jest bardzo szybki. Boi się. Coś jeszcze o kangurze? A, bo TikToka. Uwaga dzieci, kto oglądał bajkę Rio? To była bajka o bajce o imieniu Blue. Jest tu Blue? Jest! Dokładnie. Słuchajcie, jak każdy, czy papugę można nauczyć ludzkiej mowy? No tak! Jeżeli będzie mieszkała od pisklaczka, od dzidzisia z człowiekiem, nasłuchując nasze wyrazy, taka papuga będzie mówić. Moja papuga również mówi, ale dzisiaj nie chce. Tam jest taki domek z dziurkami, w środku są jaje. Jak się wyklują jaje, co będzie? Małe pisklaczki i 500 plus. Na każde jajko jest 500 zł, ale na drugie już nie ma, bo nie wiem, tak Jarek zarządził coś. Idziemy dalej za mną. Biurka! Biurka, biegiurka, ebe. Oj. Czego się z nim wziąłeś, gumiocków? Jak tam, kucharzu? Kucharz! Zbiórka tu przede mną.
wszystkich widzę przed sobą. No kuchaj. Na co mam telefony? Mówi się do kontaktu. Na festiwalu w Brooklynie. Gdzie? Na festiwalu w Brooklynie. Tak, w Brooklynie. Zbiórka, wiemiórka, wszyscy przede mną słuchają mnie teraz jeszcze uważnie. Teraz bardziej, bardziej, bardziej uważnie. Słuchajcie, dzieciaki, w tej chwili zamkniemy za wami bramę.